pan prezes okręgu Śląsk Południe i KS Przyszłość Rogów, Alojzy Hoover. Panie prezesie, na jakim jesteśmy turnieju? Ilu jest zawodników? W tej chwili jesteśmy na Grand Prix okręgu, o Puchar Prezesa Okręgowego Związku Skata. Jest 92 zawodników. Systematycznie tyle przyjeżdża. W styczniu było szkolenie sędziów. No, macie w okręgu 22. Znaczy mamy 20 w sumie, tylko 6 z klasyfikacją ogólnopolską, 14 okręgowych. Bycie sędzią to nie jest słodki chleb, eliminuje z gry po pierwsze i nie daje żadnych korzyści, więc skąd taka duża liczba sędziów w okręgu? To nie ma dużo liczba sędziów, z tego względu, że jest zawodników 247, a sędziowanie to nie ma taki dobry fach, bo każdy werdykt sędziowski powoduje to, że koledzy się mogą stwierdzić, że zły werdykt. Ilu zawodników awansowało z okręgu do indywidualnych mistrzostw Polski? Z ogólnej listy 3 mistrz okręgu, Grand Prix okręgu i z czarnej listy 1, a w sumie 9 zawodników z naszego okręgu awansowało do Grand Prix Polski indywidualnych mistrzostw okręgu, indywidualnych mistrzostw Polski, tak dokładnie. Prezes Piotr Czepionka wspominał, że zmieniają się zasady Grand Prix Polski, a w okręgach? Znaczy, chcą zmienić Grand Prix Polski, jeszcze nie ma to zmienione, bo to musi być przegłosowane. Chcą robić 3 serie po 48. Według mnie to jest trochę za dużo, bo zawodnicy tak długo nie wytrzymują grać. Ewenementem jest to, że w okręgach Grand Prix Polski gra się 3 turnieje, 6 turniejów, a wygrać je non-stop. Grand Prix okręgu my robimy około 40-45 w roku. Jest to bardzo dużo, ale jeżeli chcą grać zawodnicy, to czemu im tego nie udostępnić? Zbliża się Krajowy Zjazd Delegatów. Ilu okręg wysyła i czy macie jakieś postulaty? Znaczy, okręg nie wysyła, to jest przydzielone z góry, że mamy 9 delegatów plus prezes okręgu. Postulaty mamy, ale nie chcemy o nich w tej chwili mówić, bo to się na polskim zjeździe skata wszystko dowiemy. Na turnieju są 2 kobiety i juniorzy. Stosujecie według nich jakieś taryfy ulgowe? Znaczy, ustaliliśmy, że kobiety i juniorzy u nas na Grand Prix nie płacą. I uważam, to jest zachęta, bo jest dużo kobiet i juniorów, którzy grają tam w Kurnikach i tam i nie chcą przyjeżdżać, bo te 16 zł do nich to jest może dużo. Ustaliliśmy, że u nas się nie płaci na Grand Prix, ale w nagrodach wszystkich uczestniczy normalnie. To tylko dotyczy wpisowego, bo przy stolikach nie mają taryf ulgowych pewnie i postulując może traktujmy juniorów, bo oni czasami popełniają błędy, nie mają jeszcze takiego doświadczenia, żeby nie naciskać na nich zbyt mocno, żeby nie uciekali. Nie tak do końca, bo starzy zawodnicy też popełniają błędy. Tu chodzi o to, żeby się zachować z kulturą przy stoliku, zwrócić uwagę, ale po śląsku nie opierdolić. I jako prezesa okręgu zapytam, ile drużyn z okręgu jest w ligach? W tej chwili w lidze jest 2 drużyny w pierwszej lidze, 5 drużyn w drugiej lidze, 11 drużyn w trzeciej lidze i 16 drużyn w okręgówce. Pan Eugeniusz Zdechlikiewicz. Mówią tu w klubie, że jak czegoś nie wiedzą, to przychodzą do pana. No tak się zdarza, że co niektóre rzeczy wiem i znam z okręgu naszego, Śląsk Południe. No a resztę dopowiadają koledzy. Proszę powiedzieć, jak powstał wasz okręg, Śląsk Południe? Okręg nasz należał do Rybnickiego Okręgu Skata. Do 92 roku. W imię masy klubów, które powstawały u nas w okręgu wodzisławskim obecnym,
zmusiły nas do odłączenia się z okręgu Rybnik i powstał okręg wodzisławski, który zrzeszał kluby Górek Śląskich, Lysek, Adamowic, Gaszowice, Łuków, który nie istnieje już ten klub, Karlusek Redutowy, Marcel i Głożyny, TKKF Wodzisław, Racibórz. Masę klubów powstało na naszym terenie. Inicjatorem odłączenia z okręgu rybnickiego był kolega Wene Mandera, który swoją obecnością wziął i nasze kluby zorganizował w okręg wodzisławski. Później na bazie okręgu wodzisławskiego zmieniono nazwę na okręg wodzisławsko-raciborski. Później powstała nazwa Śląsk Południe jako rejon uzmysłowiony. Nie? Przypomnijmy, że pan Werner Mandera ma specjalny tytuł. Jest prezesem honorowym Śląskiego Okręgu Południe. Dlaczego w ogóle się odłączają? Bo są okręgi bardzo blisko siebie położone miasta, na przykład Zabrze, Rybnik, Tychy, Katowice, a teraz Śląsk Południe. Mieszczą się w zasadzie w obrębie jednego województwa, a podzielono je na okręgi. No w tym wypadku musieliśmy się porozdzielać, bo skomasowana by była ilość klubów. Za dużo by było w jednym okręgu, dajmy na to, klubów, nie? Przez to jest odłączone na okręgi. Znaczy tak, no idąc tokiem pana myślenia, czyli tak, gdyby to nie było podzielone, to na przykład na każdym turnieju byłoby po 1000, po 2000 ludzi, więc to byłby problem. No, gdzieś no 2000, nie 1000, ale gdzieś 500, 600 osób by było, a przy naszej organizacji co niedzielę Grand Prix, tak jak dzisiejszy, który jest zgrzesza około 90 ludzi, nie? To by było to niemożliwością do wykonania przez kluby. W naszym okręgu znajdują się dwie drużyny pierwszoligowe, który w tym roku awansował TKKF Racibórz, Wokir Mszanna. W drugiej lidze występuje 5 drużyn, w trzeciej 11 i w okręgowej grupie mamy 16 drużyn na dzień dzisiejszy za zgłoszonych. Trzecie miejsce, 2831, Juraszek Adam, Strażak Łożyny. Drugie miejsce, Maziarczyk Władysław, 2986. Pierwsze miejsce, Kopiec Marian, jedyny zawodnik powyżej 3000, Herkules Redutowy. No, tak się to oceni. Sękiu? Jak to jest rodzina, bo w Krzyżowicach można się to powiedzieć.